Awe, legiony słowa i chwała z tej strony, młoteczka na waszych ekranach Skyrim. I oczywiście ze mną jak zwykle są moje wspaniałe czateły. Także czateły robią falę na czacie i bardzo ładnie się witają, a my gramy dalej w Skyrima i idziemy robić misję. Śmigam. Mam spuścić łomot jakimś tam ludziom, bo nie chcą płacić. Jeśli dobrze pamiętam. Tym razem się na to nie nabiorę. Tym razem już pamiętam. Dobra, gdzie tu się wychodziło? O, tu jakoś. Czy ja nie powinnam była tam wcześniej skręcić i wyjść tym wyjściem z boku? Chyba tak. No cóż, mi się wybacza, jestem słodka i urocza, jak zawsze. Czateły spuszczają na to zasłonę milczenia. Nic tu nie zaszło, jak zwykle. To było jakoś gdzieś o tu, właśnie. Udajemy, że nic nie widzieliście. Zupełnie nic. Ta, bawię się w komornika. Myślałam, że już będę mogła sprzedać te wszystkie przedmioty, które ukradłam, ale niestety nie tym razem. Aha, to są ci, których sklepałam bardzo dzielnie zresztą. To mięsko jest? Mieszek. Jak mi mieszek mógł umknąć? Zachowuje się jak nie ja. O, widły. Strzała się przyda. Czaszkę nia. A właśnie, bo tu się dało zwłokami przecież miotać. Kto mi przypomniał? Nie chciałam go dobijać. Młotka schowaj. Jak się łapało zwłoki? Przypomnijcie mi. Czateły. Młocia, gdyby twoja mama zgłosiła cię do milionerów i oni by cię przyjęli, wystąpiłabyś czy nie? Ja nie wiem, czy chciałabym pokazać swoją ignorancję przed całą Polską. Chyba te? Nie, to nie jest te. Przytrzymaj E. Właśnie, dziękuję, czateły. Levitation. Dobra, to ja go postawię pod ścianą, tak żeby udawał, że żyje. Mares, ja nie jestem ze wsi, to ja nie rozróżniam wideł od grabi, ale było podpisane widły to widły, tak? Dobra, to go ugrillujemy. Ach. Pięknie. Dobrze. Teraz wezmę łopatą i go obrócę. Dobra. Czuję się jak prawdziwa Baba Jaga, bez kitu. A! Nie tak miało być. Dobra. Miałam haracz ściągać. A nie. Pan Fuspacz, tak, ja latam. Tak coś w tym było. Saska, on bez tego był na mnie napalony. Dobrze. O, jagódki. Jestem super alchemikiem, więc zbieram wszystkie. Dobra, a właśnie, tam miałam iść po haracze. Dzień dobry. Proszę. Proszę, potrzebuję zaledwie Septima. Proszę jedynie o Septima. Czy to za wiele? Masz hajsy. Nie mogę już znieść tego. Proszę. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Tutaj kupić w porządku. Ale pamiętaj, że jak ja będę potrzebowała pomocy, to cię wykorzystam. A, w sumie mogłam jej to powiedzieć, zanim dałam jej hajsy. No cóż. Ti, ti, ti. O, dzień dobry. Tutaj mamy misję. Siema, Madam Chaos. Dinkusik. Co to za różnica? Jagódki, kwiatki, to i to do zjedzenia. Także, a. No dobrze, spróbujmy najpierw polubownie. Oddawaj rzeczy, albo cię zmuszę. Czego chcesz? Z
Spotkałem ją, gdy przybłąkałem się do pękniny kilka lat temu. Kocham ją od tamtej pory. Właściwie myślę o poproszeniu jej o rękę. Na czarnych mokradłach tradycja nakazuje, by dać brance unikatowy pierścionek zaręczynowy, który będzie reprezentować przyszłą więź. Mam piękna, romantyczna wiązek, historia. Ale potrzebuję jeszcze trzech nieskazitelnych ametystów do wprawienia. Dobra, to ja znajdę dla ciebie ametysty, ty zrobisz mega obrączkę, a później was oboje okradnę. Że nie na miejscu będzie, jeśli poproszę cię o taką przysługę. Dziękuję. Opowiedz mi więcej o tej obrączce, na pewno będzie dużo warta. Powinien posiadać wprawione trzy nieskazitelne ametysty. Dwa kamienie, te po zewnętrznej stronie, mają reprezentować przyszłych nowożeńców. Jeden dla męża i jeden dla żony. Ametyst na środku reprezentuje Hista, istotę, którą wszyscy Argonianie traktują jako uświęconą część swojego życia. Mhm. Więc mówisz, że macie specjalne drinki. Opowiedz mi o gildii złodziei. Co to są szczurze nory? Dobrze. To najpierw ja porozmawiam z tą laską tam. Streszczaj się. Siema, chcesz stracić życie? Chcesz wynająć pokój? Czy czegoś się napić? Najpierw pokaż mi pieniądze. Najpierw ty pokaż mi swoje pieniądze. I nie tylko. Dobrze. Mam wiadomość od tego pana. Mówiłam już temu bufonowi, że nie zapłacę wam ani jednej monety. Dobrze. Rozejrzyj się. Ledwie udaje mi się utrzymać tę norę. Wszystkiemu winna jest wojna. To świetnie. I przekaż tę wiadomość swoim szefom. Nie dobrze. Nie ode mnie ani jednego septima. Nigdy. A teraz wynocha z mojej gospody. Wyjdę, jak będę chciała. Dobrze. Chcesz mieć żonę? To lepiej z nią porozmawiaj. Biorąc pod uwagę pogłoski o tym, jak cienko przędzie gildia, stała się stanowczo zbyt śmiała. Nie jestem głupcem. Ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, to wojna z twoimi ludźmi. Posłuchaj, mówię ci to tylko dlatego, że troszczę się o nią. Nie myl tego z aprobatą dla rzeczy, które robisz. Kirawa ma jakąś rodzinę, która żyje na farmie w Morrowind. Jeśli wspomnisz o tym, że wiesz, może cię posłucha. Tylko proszę, nie krzywdź nikogo. Nie zniósłbym tej myśli. Dziękuję! Widzisz, wybacz, może jednak się ożenisz. A później ukradnę wasz pierścionek. Nie dam żadnych pieniędzy ani tobie, ani Brynjolfowi. A teraz wynoś się z mojej gospody. Nieładnie, nieładnie. Nie, i nigdy tego nie zrobię. A teraz wynoś się z mojej gospody. Skąd niby możesz wiedzieć o... Proszę, moi bliscy zbyt wiele dla mnie znaczą. Nie krzywdź ich. Hajsy, albo przyniosę ci kilka ogonów pięknych jaszczurek. W porządku, proszę. Odnieś to Brynjolfowi i powiedz mu, że nie będzie mieć już ze mną problemów. Bardzo ładnie. Widzisz, jaszczurko, jak chcesz, to potrafisz. Kto ty jesteś? Jakiś gość? Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Ale może ja chcę coś od ciebie? Ładna jesteś. Mam pokój na górze. Idziesz ze mną? Dobra. Nie, to nie. Titi, zobaczymy, co tu jest w pokojach ciekawego. Może zapiszę, zanim coś narozrabiam. Siema, Nightwishu. Jak to nie mili w tym Skyrimie? Bardzo mili, tylko trochę jakby nie chcą haracie płacić. Ale jak widać, da się z nimi dogadać. Ja się dogadałam. Dobra, żarcia mam pod dostatkiem. Nikogo tu nie ma? A, zapomniałam, że nie mam wytrychów.
Nie, bez wytrychów, to jak bez ręki. A ja może sobie pożyczę tą książkę? Poproszę. Poproszę. Edukacja przede wszystkim. Tak w ogóle to może bym zamknęła za sobą drzwi, zanim ktoś mnie przyłapie na tej kradzieży. Ubiór, ubiór. Nie, ja pięknie wyglądam bez ubioru. Dobra, nie mogę spać w cudzym łóżeczku. W życiu to wygląda trochę inaczej. Dzień dobry. O, pusty kufer okradnę, no na pewno. Ale podpucha. Dobra. I tu? Książeczka. Bierę. Okej. Też wiemy, gdzie się chcą hajtać, żeby wiedzieć, gdzie mogę ukraść pierścionek. Buty. Mam lepsze. Ubiór mam lepszy. Do widzenia. Co tu jest jeszcze ciekawego? Nic. Dobra. Spadamy robić dalej questa. Fajnie było tam na górze. Dobrze, że nikt tego nie pilnuje. Wasi goście mogliby się czuć niezręcznie. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Moje umiejętności. Zaraz młotka będzie potrzebowała 6 ametystu. To ukradnę tym, którym dałam. Wszystkie mięsiwa są zbadane i wolne. Kto mi chaosową stajmautował? Przyznać się. Musisz się chronić. Ale koks, patrzcie! Elfia magia jak nic. Ja. W stanie rybackiej w pęknieniu nie jest łatwa, ale można co nieco zarobić. No, ty zarabiasz na magicznych sztuczkach, dzielny drwalu z lewitującą kłodą. No, Marezik, ty sobie uważaj. Siema, ciuciek. Dobra, to ja idę robić dalej questa. Na, 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 na. Zaczynam myśleć, że opuszczenie Mournhold... Sypialnia Helgi. Helgo! Przyszłam na masaż. Taki średnio... O, Helga ładniejsza! Nie wyglądasz mi na Helgę. Wyglądasz znacznie lepiej. Tu jest miejsce dla ludzi pracujących. Ja już pracuję. O, jaki ty masz ładny naszyjnik, Helga. I... Można... ukraść rzeczy? Przyjdę tu, jak będziesz spać. Dobra. Mam dla ciebie wiadomość. Rybę w gazecie. Już mu mówiłam, że z kamienia nie wyciśnie się krwi. Jak się postaram, to ja z ciebie krew wycisnę. Więc może zapłacisz czymś więcej niż tylko złotem. Nie, miałam się z nikim nie bić. Dawaj hajsy. Nie spadają mi z nieba. Proszę cię o rozsądek. Zapłacę w przyszłym miesiącu. Nie ma przyszłego miesiąca. Niby po co mam płacić? Wasza banda nie potrafi obronić nawet siebie. Równie dobrze mogłabym wyrzucać złoto do ścieków. Równie dobrze mogłabyś się solidnie wypiąć i nie musiałabym tu z tobą sterczeć i prosić cię o pieniądze. Znaczy prosić cię o pieniądze, zmuszać cię do czegokolwiek. Pytaj, ile chcesz, ale z kamienia nie wyciśniesz krwi. Przynajmniej nie w tej części świata. No dobrze. Więc, jak to było? Jeżeli chcesz z powrotem swój posążek, to musisz zapłacić hajs. Tymczasem ja ci okradnę chatę w ramach brania pieniędzy za zwłokę, której się dopuściłaś. Tak po prostu chodzę ci tutaj po chacie i ty nie przyjdziesz sprawdzić, co robię? Tą książkę już mam. No dobra, no skoro... Tak. Drewniana miska. Niekoniecznie. Kufel też mi się nie przyda. A, coś kliknęłam niechcący. Już.
Ups, miód mi się ukradł, ale to niechcący. Złoto i zwitek papieru się przydadzą. Mhm. Złoto. Garnek możesz sobie zachować. Dobrze. No, to odsetki pozbierane. Przynajmniej częściowo. Aha, to jest tak, nie ma jak w Tiffie. I jeszcze więcej odsetek. No popatrz, a mówiłaś, że nie masz pieniędzy. Jestem najlepszym komornikiem. No dobrze. Idę też tam. O, masz sztylet. Myśli, że się obroni. Proszę, nie zabieraj posągu. To jedyna wartościowa rzecz, jaką posiadam. Za późno. Zabiorę. Z odsetkami. Sfałszuj liczby. Księga rachunkowa. Okej. Okay. Nie wiem, co to da, ale robię. W rejestrze nie ma czego zmieniać, ale lipa, dobra. Odsetki? A tu odsetki? Pomodlę się. Dobra, nie będę tej ofiary okradać, nie jestem aż tak zła. Miodek! Przykro mi, bogowie. Też lubię miód. Zwitek papieru i złoto. Masz zbyt duże obciążenie. Ojej. No to wezmę jeszcze książkę. Dobra. To skoro mam zbyt duże obciążenie, to zostawię jej... To ma jakąś wartość, to może niekoniecznie. O, kurek jej zostawię. O, rety. O, miotła. Miotłę mogę jej zostawić. Wartość 1, proszę. Nie możesz założyć tego przedmiotu. A nie, ja chcę umieścić. Proszę. Naucz się sprzątać. No, to mogę jej jeszcze zostawić wiadro. Nie, książki się zawsze przydają. O, łopata, proszę bardzo, też ci się przyda. O, żelazko, specjalnie dla ciebie ukradłam z kanałów. Coś jeszcze? Ciekawe, co to robi, te metale i tak dalej. Nie będę na razie jej tego zostawiać. Klucze. Księgi. Składniki, pożywienie. O, proszę, mówisz, że nie masz niczego, że wszystko ci ukradłam. Proszę, kapusta, specjalnie dla ciebie. No, i już. Nie mów, że ci nigdy nic nie dałam, że nie jestem miłosierna. Miałam książki zabrać, proszę. Myślę, że to uczciwa wymiana. To silniejsze ode mnie, przepraszam. To wszystko to odsetki. Gdyby płaciła na czas, to bym nie musiała jej teraz okradać. Przysięgam. O, najdroższa Helgo. Dobrze. Twój list miłosny też ci ukradnę. Ja wiem, jestem potworem. Orzeszty, ojej. Load. Przepraszam. O, straże od razu wpadły. Oj, F9 chciałam. Wolę umrzeć, niż iść do więzienia. Ej! System.
Czytaj grę. O, proszę bardzo. Tak. Oj, że przypał. Od razu przypał. Niechcący. Spróbujmy jeszcze raz. Ale widzicie, te wszystkie pozostałe rzeczy łatwo mi się ukradło, więc po prostu może nie będę jej grzebać przy dupie i wszystko będzie dobrze. I jeszcze tutaj list. No. Ale ona tak korci strasznie. To jej wina, że jest takim ponętnym, wdzięcznym obiektem do okradania. Szkoda, że nie mogłam z niej ubrania ściągnąć. Ale jeszcze będę kiedyś takim złodziejem, że będę normalnie majtym z dupy ściągać, nawet się nie kapną. Dobra. Mam wrzucić ten spojrzenie, co ty pracujesz w sypialni? Dobra. No to jak będzie z tym posągiem? Panią DiBelle? Nie, proszę. Nie mogę jej stracić. Rozumiem. Masz. Weź swoje złoto i udław się nim. Dziękuję. Dostałam 100 złota. Słuchaj, zrozumiałam. Czego jeszcze chcesz? Może jeszcze mi dasz tam w sypialni? Oczywiście, że nie. Myślisz, że poradziłabym sobie sama? Svana, moja siostrzenica, pomaga mi w codziennych obowiązkach. Byłaby bardziej pomocna, gdyby przestała chodzić z głową w chmurach. To ta tutaj? Podam mi ją pod opiekę, kiedy będę ci zabili jej rodziców. Mistrzyni drugiego planu, nie? Patrzcie, jak się przygina. O, widzicie? Skorzystała z miotły, którą przyniosłam. Wszyscy nazywają tę stertę wykałaczek spalnią Helgi. Czy możesz się tu zatrzymać? Nie. Spalnia jest dla ludzi pracujących. To nie luksusowa gospoda dla turystów. Przecież pracuję. W zimowej twierdzy jest akademia nauczająca magii. Ale dobry wieczór, Malinko. A wiesz, jak bardzo ludzie nienawidzą tajemnic. Nadworna czarodziejka Jarla uczyła się tam. Jest bardzo tajemnicza. Dobrze, wyjdź. Oczywiście, że nie. Myślisz, że nie to chciałam. Wybacz ten bałagan. Utrzymanie tu porządku to ciężka praca. Czy pracuję? Chyba można tak powiedzieć. Pracuję do upadłego, by utrzymać to obrzydliwe miejsce w czystości. Kobiety pracujące. Przygarnęła mnie Helga i od tamtej pory moje życie to koszmar. Skąd miałam wiedzieć, że to taka wiedźma? Oj, nie użalaj się nad sobą. Zawsze możesz wpaść do gildii złodziei. Nazywane przez nią klientami obmacują mnie i wygadują najgorsze okropieństwa. Nie chodzi tylko o pracę, ale o wszystko, co z nią związane. Jest obrzydliwa. Chyba nieco zbyt poważnie traktuje wiarę w DiBelle. Czy wiesz, że tylko w zeszłym miesiącu spała z 3 różnymi mężczyznami? Jaka kobieta robi coś takiego? Ja? Kobieta poszukująca przyjemności. Chciałabym jej dopiec. Właściwie to jest jeden sposób, ale nie mogę się tego podjąć. Zabiłaby mnie, gdyby się dowiedziała. Tak się składa, że wiem o jej małej tajemnicy. Gdy skończy się kochać, daje swoim partnerom mały symbol swojego uczucia. Znak DiBelle. Gdyby jej pokazać 3 takie znaki, byłby wielki wstyd. Cóż, nawet nie wiem, jakby zareagowała. O, będzie wspaniale! Musisz. Lubię niszczyć innym życie. Od Bolego, Hofgrira i Inderyna. Nie wiem, jak to zrobisz, ale daj z siebie wszystko. Jestem złodziejem, ukradnę. Z nimi do Helgi, reszta sama się ułoży. No. Postaraj się zdobyć te znaki bez uciekania się do przemocy. Nie chcę być odpowiedzialna za ich śmierć. Ani za twoją. Nie, żadnej przemocy. Tylko czysta suczowatość. Dziękuję. Mogę zjeść sobie za darmo w waszej karczmie? O, ogóreczki. No nie, pory. Porów nie chcę. Nara. Producent też myślę, że mogłaby się sama tą miotłą zemścić, ale jak widać, woli wykorzystać mnie. Dobrze, to idziemy teraz tam. Nowego oręża, możesz dostać dobrą stal w spalonym młocie.
Miejsce spalony młot to nie jest miejsce dla mnie. Obraża mnie. Pachole. Dobra, wchodzę. Lombard, krewetka. Oj, Nightwish, bo Helga jest głucha. Nawet się nie wysiliła, żeby iść i zobaczyć, co ja tam robię u niej na górze. Siema. Przeprosiny. Dostałam twoją prośbę, ale nie ma mowy. Okej. Wilhelm, dobrze. Złoto do ukradnięcia, żelazny hełm, komoda. Słuchaj, stary. Chyba nie należysz do bandy Brynjolfa. Właśnie, że należę. Twój sklep ma niezwykłą nazwę. Nazwa, prawda? Za młodu byłem rybakiem. Miałem piękny statek o nazwie Krzepka Krewetka. Dlatego sprzedałeś statek i na pewno masz pieniądze na haracz. Sprzedałem statek, żeby otworzyć ten przybytek. Wydawało mi się, że powinienem nazwać go na cześć okrętu. Z drobną zmianą. No i tu już dokładnie tak jest. Zatrzymałbym statek. Dobranoc, cholerko, śpij dobrze. Wielką pomyłką. Cudowna historia, dawaj hajsy. Nie ma takiej potrzeby. Wiem, po co tu jesteś. Powiedz Brynjolfowi, że już nie musi się tym przejmować. No, o, spójrz. Mam nawet pieniądze, które byłem winien. Proszę, weź je. Dziękuję. Przynajmniej jeden uczciwy. Nie patrz na mnie z takim wyrzutem. Darcy mnie wykończy. Bardziej przejmuje się pękniną niż sobą. Może ja cię wykończę? Korupcja w pękninie. Dają mu się we znaki, a od kiedy pojawiły się plotki o smokach, wpadł w depresję. Mam nadzieję, że teraz masz bardziej przyjazne zamiary. W końcu już wszystko spłaciłem. Tak, posłucham twoich jeszcze tutaj miauczeń na ten temat. Chcę powiedzieć, co jest w porządku w pękninie. Ja jestem w porządku w pękninie. Miasto jest zgniłe, zepsute do szpiku. Dlatego tak mi się podoba. Wszyscy myślą wyłącznie o sobie i bogaceniu się na nieszczęściu innych ludzi. Naprawdę? Może trzeba porozmawiać z władzami. Ty słyszysz, co mówisz? Wszyscy są skorumpowani. Dosłownie wszyscy. Żeby coś załatwić w tym mieście, nie wolno się wychylać i trzeba płacić właściwym ludziom. Dlatego to wszystko tak dobrze działa. Co masz na sprzedaż? Różnorodne towary. Broń. Znajdę lepszą. O, żelazny młot bojowy. Amulety. Znajdę lepsze. Mikstury. Też znajdę lepsze. Ale warto było zerknąć, co masz. Brynjolf udławił się swoim złotem. No, stary! Nie fikaj. Ja tu wciąż jestem. Mam nadzieję, że teraz masz bardziej przyjazne zamiary. Mam bardzo przyjazne zamiary. Bercy obawia się, że ktoś chce odebrać nam lombard krewetka. Myślę, że ma paranoję. Musiałaś tu przyjść, jak ja tu też chciałam przyleść? O bogowie. No dobra. To już sobie nie pokradnę. Hej, Adrian. A, rzeczywiście, Saskę, było coś takiego. To następnym razem wypróbujemy. Aha, i miałam iść tam. Dobrze. Kręcę się. A, bo ja tutaj miałam przecież zaskoczyć. Dobra. Andzaj! Dobrze. Dobrze wiedzieć, że masz świeże warzywa. Zaraz przyjdę je ukraść. Dzień dobry, szczurze nory.
Sprzedaj swoje rzeczy w krewetce, ale ja nie mam nic na sprzedaż. Ja mam same potrzebne rzeczy. Pies westchnął i się zatrzymałam, bo myślałam, że coś tu zaraz wyskoczy na mnie. Spróbuję memiczny sposób z nakładaniem kosza na głowę. Ale najpierw questy. Questy, 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 questy. Nie będę cię prowadzać za rączkę. Musisz to załatwić bez mojej pomocy. Nie fikaj. Wiesz, z kim tańczysz? Dobra. Dzień, robota wykonana i nawet złoto jest. Co lepsze, udało ci się załatwić sprawę bez komplikacji. To mi się podoba. Bo ja jestem najlepsza w bycie złym człowiekiem i zbieranie haraczy. Dobra robota. Najwyraźniej jestem ci coś winny. Proszę, sądzę, że ci się przydadzą. Za 300? Jakiś gumwo mi dał? Naprawdę? Po tym, jak sprawnie udało ci się załatwić sklepikarzy, sądzę, że masz coś do pokazania. Potrzebujemy takich ludzi. Ja mam wiele rzeczy do pokazania, ale może niekoniecznie tobie, szukam męża. To mi się podoba. Masz kradzież we krwi, a to znak rozpoznawczy zdolnego złodzieja. Ej, nie nazywaj mnie złodziejem, tak? Ja tylko pożyczam. W imię lepszego dobra. Co ci chodzi po głowie? Nęka nas ostatnio zła pasa, ale to nic, w czym należy się przejmować. Zróbmy tak. Sisi, cicho, mam super wyposażenie. Ulubiona gildia złodziei oczywiście. Czy grałam w kiedyś Uncharted? Tylko w pierwszą i to u znajomej na konsoli. Bo ja swojej konsoli nie mam. Skoro nie masz już więcej pytań, to chyba warto byłoby ci pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Ja już dobrze wiem, o co w tym wszystkim chodzi. I ja mam chłopaka. I mnie nie dotykaj z boku jeden. No idę. Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawiaj kłopotów. Nie, ja nigdy nie sprawiam kłopotów. Pogadamy później. Nie było mnie tutaj. A tam co jest? Nie możemy iść najpierw tam? O rety, no dobrze. Młodzież jest jak Robin Hood, tylko nie rozdaje biednym. Dokładnie. A co tutaj jest? A co tutaj jest? Mam dziwne przeczucie, że nie powinnam tego przeglądać przy nim. Już się tak nie zastanawiaj. Idę. Mercer? To ten rekrut, o którym mówię. Nie rekrut, tylko super najlepsza młotka mistrzyni złodziei. Zanim przejdę dalej, chcę wyjaśnić jedną kwestię. Jeśli będziesz grać zgodnie z zasadami, szybko się wzbogacisz. Nie wyglądacie na bogaczy. A stracisz swoją działkę. Bez gadania, bez dyskusji. Zrobisz, co powiemy, kiedy to powiemy. Czy wyraziłem się jasno? Powiedzmy, że tak. I wcale nie mam zamiaru cię słuchać, ale ponieważ chcę w miarę polubownie zdobyć wasze zaufanie, a później was wszystkich wyrżnąć jak świnie, to powiem, że tak, rozumiem. Bo wasza mała Vex jest lamusem, a ja jestem najsuper złodziejem. Posiada smykałkę do naszej roboty. Skoro tak, niech to udowodni. Czaty mi piszą, gdzie mogę kupić wytrychy. Blask jest niezwykle ważna dla jednego z naszych klientów. Jednakże jej właściciel nagle postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uniemożliwić nam do niej dostęp. Trzeba mu dać nauczkę. Brynjol wprowadzi cię w szczegóły. Jestem dobra w dawaniu nauczki.
Nie, młoda. Liczę, że sporo dla nas zarobisz, więc nie zawiedź mnie. No dobrze. Prosta sprawa. Rób to, co ci każą i nie wymachuj klinką. Po trupach do niczego nie dojdziemy. Porozmawiaj z Delwinem, Malorym i Vex. Oni znają te okolice jak własną kieszeń i pewnie dadzą ci... Oni nie chcą ze mną rozmawiać, bo się uważają za lepszych, pomimo że nie mają racji. Moja jest dobra. Więc tak. Live się zaczął około godziny 21 z hakiem, nie powiem wam dokładnie. Siema Light. Ktoś tam na czacie pytał, ile razy przeszłam Skyrima. Skyrima nie do końca da się przejść, natomiast teraz udało mi się zakończyć wszystkie questy i zostały mi tylko te, które są powtarzalne. I o coś jeszcze pytał czaty, ale nie widziałam dokładnie co, więc jeżeli nie odpowiedziałam na czyjeś pytanie, to możecie je śmiało ponowić, bo czytałam dialogi i słuchałam dialogów, więc no nie zerkałam na czat. A, Dwik, no i oczywiście dobranoc. I nie grałam w Skyrim na modach, nigdy te mody nie były mi do niczego potrzebne. Opowiedz mi o robocie. O, jak Szyszko jadł, to chętnie mu co nieco pokażę. I wyczyścisz sejf w posiadłości. Ej, ja nie chcę palić uli, przecież tam jest miodek od tego. Wolę spalić elfa. Mogę spalić elfa? W całej okolicy do gołej ziemi. Ważny klient, o którym wspominał Mercer, będzie wściekły, jeśli wszystko spłonie. A no, jeszcze tego by brakowało, żebyśmy wkurzali własnych klientów. Maven wolałaby, żeby Aringot pozostał przy życiu, ale gdyby próbował cię powstrzymać, to możesz go zabić. Zależą od tego dalsze losy gildii. Nie schrzań tego, żebym nie musiał za ciebie świecić oczami. Sama za siebie poświecę. To nie tylko oczami, jeżeli będzie trzeba. Są zbudowane jak małe fortece, żeby oprzeć się pogodzie. Ich jedyną słabością jest ogień. Poza tym nic tak nie działa na mieszkańców pękniny jak słup gęstego dymu. Dobra. Już wiem, czemu nie będę wszystkiego równać z ziemią. Dam sobie radę. Czemu nikt we mnie nie wierzy? Dobra, idę sprzedać rzeczy i kupić sobie wytrychy. I będzie fajnie. Jak to odwal się od elfów? Elfy do piachu! Szyszkojady jedne. A, nie ta dziurka. Czy zrobię kiedyś live z Wiedźmina? Mogę kiedyś zrobić live z Wiedźmina. To ciebie wybrał Brynjol. Jak dla mnie nie prezentujesz się nadzwyczajnie. Ty dla mnie też, ale jakoś ci tego nie wypominam, Leszczu. Brynjol, co? Niech zgadnę. Złapał cię na ulicy i wrzucił prosto na głęboką wodę, nie mówiąc, w którą stronę masz płynąć. Wiem, co robię, jestem super złodziejem. Czy daleko cię nie zaprowadzi? Tyle ci mogę zagwarantować. Jeżeli chcesz się wkupić w moje łaski, to wyręcz mnie w kilku sprawach i pomóż gildii stanąć na rozwój. Może byś na mnie patrzył, kiedy ze mną rozmawiasz? Dobrze. Nie potrzebuję twoich rad. Zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem najlepszym szpiegiem, jakiego ta gildia posiada. Już nie. Myślisz, że możesz mnie zastąpić? Mogę. Po drugie, rób to, co ja i wykonuj moje polecenia. Bez pytań i wymówek. Może, jak zasłużysz? Dobrze. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie chcę zmarnować zbyt wiele czasu na jakiekolwiek rozmowy, oprócz tych o interesach. Nie będę gadać słodkości. Kiepsko z nami. Kto wie, stary Delwin myśli, że to jakaś klątwa. Według mnie ma nierówno pod sufitem. Zaraz pokażę wam moją postać. Jak mi tylko na czacie napiszecie jak. Możesz zacząć naprawiać naszą nadszarpniętą reputację. Niech się nas znowu boją, jak przed laty. A przy okazji możesz co nieco zarobić na boku. Niezły układ, co? No, nadszarpniętą reputację gildii może mi się uda przywrócić. Gorzej z twoją reputacją.
Słyszałam, że kto chciał, to miał. Dobrze, podobno możesz mi dać jakąś dodatkową pracę. Potrzebuję szkolenia w otwieraniu zamków. Podobno Złotoblasku wpadłaś w kłopoty. O! Pojedźmy jej. I to jakie? Spryt tego leśnego elfa. Gość jest dużo cwańszy niż się spodziewałam. Dasz wiarę, że ten idiota więcej niż potroił swoją ochronę? Musi być ich tam z 8. Jakby wręcz nas wyzywał, byśmy się na niego porwali. Już ja się na niego porwę. Jest pewien stary kanał, który wpada do jeziora na północnym zachodzie wyspy. Właśnie w ten sposób tam się dostałam. Wejście wciąż powinno być niechronione. Dziękuję. Zajmuję się zadaniami związanymi z włamaniami, szwindlem i napadami. Zazwyczaj chodzi o bezprawne wejście na czyjąś posesję. Jak ona to ładnie nazwała. Jeśli nie podobają ci się takie akcje, porozmawiaj z Delwinem. Prowadzi operacje polegające na nieco bliższym kontakcie z ofiarą. No dobrze. Nie muszę wiedzieć więcej. No dalej, weź kolejne zadanie. Razem na tym zyskamy. No chcę wziąć. Potrzebujesz paru septimów? Mam tu coś dla ciebie. Daj. Dobra, to jaka decyzja? Aha, bo ja muszę tutaj wybrać coś takiego. Dobra, to ja chcę włamania. Dość proste. Włam się do domu. Połóż łapy na... Dobranoc! Ucieknij, zanim zdążą się zorientować, co się święci. Haczyk tkwi w tym, że nie możesz zabić nikogo z mieszkańców, bo nie dostaniesz wypłaty. To jak? Jesteśmy gotowi na stary, dobry włam? Wchodzę w to. Dobrze, ale pamiętaj o kolejności. Najpierw praca, potem chlanie. Bierz to i zmiataj. No dobrze. Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawiaj kłopotów. Zdaje się, że jesteś nowym rekrutem. No coś ty. Zdaje się, że ty i ja dobrze się poznamy. Jestem paserką. O, i właśnie ciebie szukałam. Zupełnie do ciebie należy, zapłacę ci za to. Oczywiście pobiorę od tego prowizję dla gildii. Czasem mogę za małą opłatą załatwić zasoby przydatne w naszym fachu. Jasne, na przykład Elegia może dać ci po łbie i wrzucić cię do zbiornika. Działam w tej branży od dawna i widziałam wszystkie typy. Możesz zgrywać twardziela... Zaraz będziemy sobie live'ika kończyć, moi drodzy, spokojnie. Przekonasz się, że tutaj obchodzi nas tylko, ile złota dla nas zarabiasz. Przynajmniej jest konkretna. Dobrze. To przypadek, że jest paserką i jest czarna? W sumie mało tu czarnych ludzi jak na gildię złodziei. No, co mi za to dasz? Zajrzyj się najpierw w moim asortymencie i potem spróbujemy ubić jakiś interes. Dobrze, potrzebuję od ciebie. Sztylet nie, miksturę wojownika nie. Nie, 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 nie. O! To od ciebie potrzebuję. Milion wszystkie. Bierę. To nie potrzebuję, to nie potrzebuję. Nie, nie, nie i nie. Dobra. To co ja ci mogę sprzedać? Broń. Dobrze, mogę ci sprzedać jedną taką broń. Mogę ci sprzedać Nie wszystko! Trudno. Dobra. Sztylety mogę ci sprzedać. I łuk myśliwski mogę ci sprzedać. I buławki. Żelazne strzały. Aha, poczekajcie, bo te dają 8 obrażeń, a te dają 10 obrażeń. To żelazne możesz sobie zabrać wszystkie. Proszę bardzo. Żelazny miecz też możesz sobie zabrać. Sztylety możesz sobie zabrać. Topór bojowy możesz sobie zebrać. To też. No, to na razie zostawimy sobie tyle. Sztylecik. W sumie mogłabym drugiego sztylecika do drugiej ręki sobie włożyć. Zrobimy tak. Dobra. Okej. To już wiemy, że to będzie dla mnie lepsze, więc sprzedam ci wszystkie ubrania, które mam na sobie. Oprócz mojego pięknego złotego naszyjnika. Okej. Mikstury.
Mikstury sobie zachowam. Pożywienie. Chyba mogłabym jej coś sprzedać. Oprócz mojej pysznej zupy, którą sama ugotowałam. Młocia, sprzedałaś strzały za zero. Ale sprzedałam! Przed chwilą mówiliście, że mam wszystkiego za dużo w inwentory. No. Tak chciałam, tak miało być. Co robi wino? Sprzedam ci wino, sprzedam ci jeszcze więcej wina, a to chyba jest to wino, które nawet z waszej gildii ukradłam. Także smacznego. Piwo też ci sprzedam. Od jakiegoś czasu staram się być non-stop trzeźwa. Sprzedam ci ugryziony chleb, proszę bardzo, bo ten drugi sobie zostawię. Kapustę. Sera nie sprzedaję, bo ser, wiadomo, ser w końcu. Kozi udziec. Na razie sobie zostawię. O, proszę. Możesz sobie tutaj miotka walnąć, moja droga. Opiekane pory, proszę, smacznego. Pieczony zębacz, tam wzięłam z tych kanałów. Szczury podgryzały, ale możesz się poczęstować. No, pierś bażanta możesz sobie zjeść. I najsuper. Składniki, składników ci nie sprzedam, żadnych, bo ja najsuper w bycie alchemikiem. I z różnych mogę ci sprzedać miskę na przykład, jeśli chcesz. Albo złom. Powiedzcie mi, te pogięte złomy i miski i tak dalej, one mi się do czegoś przydadzą, czy mogę je swobodnie sprzedać? I te dźwignie i tak dalej, bo ja nawet nie wiem, czy ja to po coś noszę, czy nie. Sprzedać. Dobra. Nawet nie pamiętam, skąd to ukradłam i dlaczego. Dobra, czyli masz dźwignię, masz miskę. Nie, granatu nie chciałam ci sprzedać. Okurek ci sprzedam. Płytę ci sprzedam. I złom ci sprzedam. Metal ci sprzedam. Wilcza skóra mi się przyda, czy nie? O, widzę, że lew się tutaj umawia na jakieś romanse. Dobra. A gdzie mogę sobie odkupić rzeczy, które jej niechcący sprzedałam? Bo jej granat sprzedałam. Co? Pff, nie potrzebuję go z powrotem. Do następnego razu. Pa! To, gdzie ja miałam iść? To... Do roboty. Dobrze. Już ja im zrobię. Palenie uli. Jeżeli masz dodatek na dom, to się przyda. Mam wszystkie dodatki. O, jeszcze znajdę w takim razie. Dzień dobry. Chodź tu na sekundę. Ja? Co chcesz? Więcej ludzi jest tutaj pod twoim wrażeniem. Wliczając w to mnie, tylko chciałem ci uświadomić. Miód, który wydobywają z tej kupy kamieni, zostaje przerobiony na miód czarnych róż. Prawdopodobnie najsmaczniejszy miód w całym Skyrim. To już wiem, co będę kupować. Stary, jak już ich opitolę, to przyniosę ci butelkę. Wymaga klucza. Przepraszam, skąd ja mam ten klucz wziąć? No dobra, to idziemy tędy. Siema, siema. Nie mam czasu z wami rozmawiać, jesteście niegodni. Mnie nikt nie dotknie bez mojej zgody, madam, także nic się nie martw. Zbroję na siebie załóż. A no tak, bo...
Piękna młotka jest piękna. Co ja tak źle wyglądam? Myślałam, że sobie zrobiłam ładniejszą postać. O, jakoś tak staro i bez szału. I mam nos garbaty. To jednak skorzystam chyba z tych usług. Przedmioty. Strój. A to miło, że będę miała wszystko gildii złodziei. W ogóle się nikt nie kapnie, że jestem złodziejem, nie? No ale to nic. W ogóle nie wyglądam podejrzanie. Trollo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 . Miałam iść robić questa od tej kobiecie, co się puszcza. Dobrze. W ogóle to zapiszemy sobie grę. Nowy zapis. Dobra. I zadania. Dobra, i teraz tak. To bym sobie chciała. No, to idziemy. Czy ja mogę tędy przejść? Wymaga klucza. Mam wytrychy. To są klucze do wszystkiego. Dzień dobry, dzień dobry. O, tu miałam iść. Siema. Przypadek. To tylko jeden ze znaków. Znaków pokazujących, że Mara jest niezadowolona z waszego ciągłego pijaństwa. Okej, okay, koleś jest nawiedzony. Ale nie mogę teraz za wiele pomóc. Jestem w żałobie. Tak? Czego potrzebujesz? Jeśli nie, chodzi o mnie o dosypnie, możemy porozmawiać później. O kurde, stary, aleś ty paskudny, nic dziwnego, że musisz za to płacić. Aby kupić lub sprzedać w Skyrim kogo tylko chce. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że to ona pociąga za sznurki w tym mieście. Dobranoc, Shiraya. Jest mile widziana w mglistej twierdzy. Tak między nami. Myślę, że ma w cesarstwie dość wpływowych przyjaciół. Ostrzegam cię, nie wchodź jej w drogę. Zatrudnia kilku sprzątaczy, którzy potrafią zrobić porządek z każdym. Ja lepiej sprzątam. Maven Czarna Róża chce, bym dopilnował, żeby miód nie przestawał płynąć. I to właśnie próbuję zrobić. Nie bacząc na tych wszystkich leniwych i bezużytecznych ludzi, co dla nas pracują. Odkąd zostałem nadzorcą produkcji miodu, interes idzie jak nigdy dotąd. No wszystko się zmieni. Daj mi tylko chwilę. Ja jestem bogaty. Pojmujesz? Masz nierówno pod sufitem. Jak śmiesz rzucać takie oskarżenia? Daj mi to, nikt się nie dowie. Ewentualnie oddaj, bo... Dobra, spróbujemy w ten sposób. Jak mi dasz, to się nikt nie dowie. Gadasz od rzeczy. Co niby mam ci oddać? Masz tupet. Mam. Maven Czarna Róża chce, bym dopilnował, żeby miód nie przestawał płynąć. I to... Dobra, poczekam, aż położysz się spać i cię po prostu okradnę. Wszystkich leniwych i pierwszy raz w mieście. Ludzi, na ryby pewnie? Pracują. Mam najlepsze ryby w całej pękninie. Jestem też właścicielem tutejszej przystani rybackiej. Zaczynałem mając tylko jedną wędkę, a teraz posiadam cały budynek i dwie łodzie. Nieźle jak na Norda w średnim wieku, co? Fantastycznie. Dobrze, że tak sobie radzisz. Będę wiedziała, gdzie iść kraść. Ivenor myśli, że tracę tylko czas, ale ja mam inne zdanie. Ivenor to moja żona.
Nigdy nie pojmę, jak udało mi się usiedlić tak piękną istotę. A teraz jeszcze ją kantujesz. Odmienne zdanie na temat mojej dobroczynności. Według niej ludzie stają się przez to leniwi i roszczeniowi. Staram się ją zabierać ze sobą do świątyni Mary na nauki u Maramala, ale ona woli chodzić na zakupy. Co kto lubi. Fajną masz żonę, ja bym wymieniła. Nie mam bladego pojęcia, o co ci chodzi. Nigdy nie poszedłbym do łóżka z nikim poza moją kochaną żoną Nivenor. Co mam ci oddać? Nie wiem, o czym bredzisz. No dobrze. Pamiętaj o datku na świątynię. Mhm. Nie no, to ja jestem za bardzo widoczna, ale ja się tam zakradnę, jak będzie spał kiedyś. Nie to, żeby Helga siedziała właśnie naprzeciwko niego, nie? Och, to ty. Chcesz znowu zabrać mi pieniądze? Nie wiem, czemu zawracam sobie głowę. No dobra, tu jest tych dwóch. Nie no, jak tylko go spróbuję okraść, to przecież się kapną. Dobra, ja to zapiszę i po prostu tak na YOLO zrobię, nie? Ale wiadomo, że wszyscy mnie widzą. Mam tylko 29% szans na to, że to ukradnę. W ogóle nie ma szans. Ale poczekam, aż położę się spać. I odwiedzę go w nocy po prostu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. O, królik. No dobra. To jeszcze pójdę do tego ostatniego kolesia. I... Zaraz. Dobra, tu jest jedno wejście, a drugie... Dobrze idę. Siema, strażniku. A to musiałabym się gdzieś wybrać dalej. A no tak, do jego chaty, tamtego gościa, czy nie? Czekajcie, ja sobie zerknę na mapę. No dobra, tylko ja chcę dalej... dalej sobie chcę zerknąć. No dobrze. Gdzie jest ten koleś, co mam... Aha, tutaj. Siema. Nie chcę ci się chodzić, co? Cóż, jesteś we właściwym miejscu. Od lat mnie tak... Koni ogniot. To źle brzmi. Bardzo źle. Siadłem biednego ślepaka. Złamałem mu kręgosłup. Od tego czasu nie jeżdżę. To smutne. Ha? O czym ty mówisz? Nawet nie wiem, co to jest. Posłuchaj, chyba mylisz mnie z kimś innym. Oni wszyscy tak strasznie ją kryją. Następnym razem pomyśl, zanim coś powiesz. Dobra, zapisujemy i będę okradać go, aż mi się uda. Mam nadzieję, że wyjdzie za pierwszym razem. Co ty wyrabiasz? F9. Spróbujmy jeszcze raz. O, i poszło. A ile mam szans na ukradnięcie złota i pierścienia z granatem? I klucza do stajni. Wybaczcie, to jest silniejsze ode mnie. Najwyżej będziemy loadować do skutku. Ja. Chyba niechcący coś więcej mu ukradłam, ale to nic. Jeszcze granat. I wytrych? I klucz?
Dziękuję. To wszystko. Nic tu nie zaszło. Nie zaszło, słyszysz? Nic. Więc streszczaj się. No. Pięknie. Tu sobie zapiszemy. No dobra, to jeszcze tylko z tamtymi się muszę rozprawić. Problem polega na tym, że oni sobie są tu po prostu piękni. Siedzą w karczmie i są wystawieni na widok. I to nie ma tak dobrze, że sobie ich okradnę po prostu. Macie jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Ta, wszyscy się kryją słowo klucz. Czekajcie, bo tu się dało jakoś spać, prawda? Ileś tam godzin, więc można by spać do wieczora. Masz szczęście, bo można je wynająć. No tu nie da się tak stanąć, żeby mnie nikt nie widział. Jeśli chodzi o mnie dosypnie, możemy porozmawiać później. Będzie trzymać ręce przy sobie, tak? Tak? Powiedzmy. I tak bym cię nie tknęła, jesteś paskudna jak jaszczurka. Magia iluzji, okej. Okay. Siema, bij mnie, rżnij mnie. Klikasz T, ale co klikam T? A właśnie, chcę poczekać. Okej, okay, tylko pytanie, ile muszę poczekać, żeby oni poszli do siebie do chaty? Czegóż możesz chcieć? To ja sobie tutaj usiądę. Kulturalnie. Rozumiem, że jest 10 po południu, czyli tak naprawdę już... Ale w sensie, że jak? Poczekam 3 godzinki. O! Wszyscy sobie skądś gdzieś idą jakoś. Tamci sobie poszli tam, a za tym trzeba sobie pochodzić. Siema, Teo! A więc tu mieszkasz. Okej. Okay. Po pierwsze to tak. Kto mnie tu widzi? Aha, siema. To było bardzo sprytne. Dobra, poszedł sobie. Zaraz szybko. Muszę jeszcze nad tym popracować. No kurde mać! Jak jakiś lamus normalnie. Poszło. No okej. Okay. Można zapisać. Wszyscy pracownicy muszą to przeczytać. W moim łóżku znalazły się odchody ślizgacza. O, wszyscy cię kochają, stary. Sól jest zawsze potrzebna. Ta, ta, ta. Dobrze. Dobrze wiedzieć, że oszukujecie. Stalowy miecz. Tu nic ciekawego.
Lampę mogę ukraść. Miód czarnych róż. Bierę. Obiecałam, że mu przyniosę. Worek mąki. Bez przesady. Nie zostanę piekarzem. Dobra, ziemniaki ci podaruję, stary. Fajnie, masz dużą chatę. Ups. Chyba zbyt na jolo wlazłam. Bez kitu, że tu wstanie. Już wychodzę. No weź, stary, no co się, kurde, pultasz. Już mnie tu nie ma. A, się kurde, wściek, bez sensu. To zrobimy F9. Ajajaj, bo ja tutaj się zapisałam, dobra. Tylko tyle, że to winką rąbnę. Weź wszystko, dobra. I jeszcze sobie zapiszę. A jak się do niego zakraść tak, żeby się nie obudził? No jest jak turlać, nie? Dobrze wiedzieć. A co jest w komodzie? Ach, nic ciekawego. Łódka mistrzyni skradania. No kurde mać! Co on taki kurde wrażliwy? Przecież super się skradam. Głupi. Zaraz zobaczę, czy ma jakieś potionki, którego nie wiem. Może go po prostu zabiję? Tab. Przedmioty. Mikstury. Kondycji. Magii, odporność, słaba trucizna, osłabienie regeneracji. Mikstura harcownika. Między szafką a końcem łóżka. Ale miałam nikogo nie zabijać. Tym razem poszło szybko. Mówicie, żeby punkty rozdać? Awans. Więcej zdrowia? Okej. Okay. To w takim razie skradanie. Skradanie chcę polepszyć. Bierę. No dobra, może teraz się uda. Przykład słowiański i idziemy. Może zapisuj po każdym małym kroczku. Nie, no, teraz jestem lepszym skradaczem. I może tym razem się uda. No, nie wyjdę. Jakie na
pomoc. Chcesz mnie wydać? O, straże. O. Czy czuję trochę klimatu Tifa? Odrobinkę, no ale kurczę, żeby mnie tak łatwo wykrywali. Nie to chciałam. Oj, Aniu, ale zloadowałam, tak? Nie wyjdę stąd. Chcę z tobą pogadać. Nie pójdę. Nie. 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 Nie powinno cię tu być. Serio? Co mi zrobisz? Patrz! Jeszcze popatrzę na twój chleb. Nie taki mały złodziejaszku. Popatrz, jeszcze ci ukradnę ser. Jak ty mnie nazwałeś? O, popatrz, sztylet ci zniknął. A teraz zrobimy tak. Nie mogę patrzeć na twój ryj. Wiesz? Ostrożnie z tym. A, nie mogę podnieść. No, proszę się nie ruszać. Nie powinno cię tu być. No, przestań mi łazić pod nogami. Czekajcie. Bo mi włazi we mnie i mi przeszkadza. O, i widzisz, przez ciebie niechcący ci ukradłam koszyk. Możesz nie stawać tak blisko mnie, bo ci jedzie z japy. O, dzień dobry. A ty co tu chcesz ode mnie? No proszę mnie tu nie przyciskać. Nie powinno cię tu być. Proszę, proszę dać mi spokój. No, zepsułeś zabawę. Stój, złodziejski śmieciu! Proszę mnie nie wyzywać, to było niechcący. Oj, gdybyście mnie tak nie popychali, to już bym dawno stamtąd wyszła. Jak mi się przyglądają w ogóle. Ja tylko wiadro chcę, mogę? O. Nie powinno cię tu być. Oj, bo stoją jak pierdoły. O, teraz będzie dobrze. Bo mu się ten elfi łeb w wiadro nie mieści. Powinno cię tu być. Ja wiem, gdzie powinnam być, a gdzie nie. O, może tym razem? O. No prawie mi wyszło, no proszę nie zahaczać o mnie. Nie powinno cię tu być. O, ten już walnął focha, bo tyłem stoi. No, jeszcze troszkę. O! No! Teraz, stary, mogę z tobą rozmawiać. O nie, już nie mogę. Nie powinno cię tu
drzewka pod łóżkiem, ciekawe po co. No i co mi zrobicie? Co mi zrobicie? Uiii! Pomocy! Kogoś napadli! Kogoś, twojego kumpla, ziomala. Uiii! Niech prowadzi mnie Nerevar! Nie masz szans! Raczej wy nie macie szans. Może macie jakieś szanse, tylko i wyłącznie dlatego, że napierdzielam na pałę. Nie ma litości, gincie. Oj, strażnik przyszedł. Impreza się skończyła, słuchajcie. Ucieknę! Ups! Ja chcę na to wskoczyć, chcę! Nara! Oj! O, dobra. Słuchajcie. Koniec zabawy, kończymy sobie live'a. Nie będę się już tutaj więcej wydurniać. Później troszeczkę rozkminimy, jak go okraść. Być może muszę jeszcze z godzinkę posiedzieć tutaj. Aż bardziej zaśnie i wtedy go próbować okraść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to by jakiś sens robiło, tak? Nie powinno cię tu być. A skąd ty wiesz, że ja tu jestem? Ostatnie ostrzeżenie. Oddal się już. Patrz. Straż intruz, no to czekamy, aż strażnicy przyjdą. Pyk. Co tu jest jeszcze ciekawego? O, wyjście do Skyrim. Nasiusiam wam do beczek. Chcecie? Miodek będzie lepiej smakował. Siema. Dobra. Robimy tak, że wychodzimy sobie z gry na pulpit. Ja wam dziękuję za live'a, który jak zwykle odrobinkę się przeciągnął. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia na kolejnym live'aju. Kto chce, to zostaje oczywiście na nagrody, na reklamy. W sumie pełna... Co ja dzisiaj się nie mogę tak wysłowić? Pewna forma nagrody. Także dzięki wam, że wpadliście i do zobaczenia na kolejnym Skyrim. Trzymajcie się i cześć!